Ugoda z bankiem, czy ją podpisać i co jeżeli ją podpisałeś, a nie jesteś w stanie zrealizować? Czy ugoda z bankiem to dobry pomysł? Przeanalizujmy dzisiaj temat ugód z bankami i kiedy warto tak naprawdę tą ugodę podpisać. Myślę, że na wstępie powinniśmy podzielić sobie podpisywanie ugód z bankiem na trzy etapy. Pierwszym etapem jest moment, w którym jesteś w tak zwanej restrukturyzacji, ale bankowej. Drugim to jest etap sądowy, czyli jeżeli twoja sprawa znajduje się w sądzie, a trzeci etap to etap egzekucji komorniczej. Więc pierwszy etap. Ugody na etapie restrukturyzacji z bankiem. Masz problemy ze spłatą, pojawia się zaległość pierwszej, drugiej raty. Być może twoja umowa już jest wypowiedziana przez bank, ale cały czas bank nie złożył jeszcze pozwu. Chcesz na tym etapie dogadać się z bankiem, chcesz być może poprawić warunki swojej spłaty. Jak w ogóle podejść do tego tematu? Jak zająć się taką ugodą z bankiem? Tutaj warto, żebyś trzymał się kilku twardych zasad, które powinny Ci przyświecać właśnie przy negocjowaniu takiej restrukturyzacji z bankiem. Musisz pamiętać po pierwsze, co podpisujesz, ponieważ jeżeli masz kredyt hipoteczny, to taka ugoda będzie kształtowała Twój nowy związek z bankiem na od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Więc na tym etapie jest ważne, żebyś nie poddał się presji, bo z drugiej strony jest presja. Wysyłamy ugodę, trzeba ją podpisać w ciągu 3 dni, musi się pan udać do banku. Pamiętaj, że tak jak powiedziałem, to będzie kształtować twój przyszły związek z bankiem nawet do kilkudziesięciu lat. W związku z tym daj sobie czas, przeanalizuj dokładnie zapis tej ugody i jeżeli twoja sytuacja jest skomplikowana, sama ugoda jest skomplikowana, posiłkuj się prawnikiem, który wytłumaczy ci, jaki wpływ mają zapisy tej ugody, czy twoja sytuacja w tym wypadku, jeżeli ją podpiszesz, będzie lepsza. Drugim bardzo ważnym punktem jest to, abyś pamiętał, że najczęściej w ugodach znajduje się zapis o uznaniu roszczenia. I jeżeli podpiszesz taką ugodę, to zamykasz sobie możliwość dochodzenia swoich roszczeń sądowo, tak? Uznajesz dług co do jego wysokości, uznajesz, że umowa jest zawarta zgodnie z prawem. Więc ugoda może mieć tutaj charakter ostateczny. Nie zawsze tak jest, co pokażę na dwóch przykładach, które dzisiaj przygotowałem. Natomiast w większości przypadków jednak taką ugodę jest trudno podważyć. Wiedz, że jest po prostu to ostateczne rozwiązanie problemu z bankiem i musi być to rozwiązanie tego problemu. Trzeci punkt. Kardynalnym błędem przy podpisywaniu ugód, i takie sprawy spływają do mnie najczęściej, jest fakt, że Ty pod wpływem presji banku podpisujesz ugodę, której nie jesteś w stanie wykonać, nie jesteś w stanie jej spłacać. Więc godzenie się na pewne ustępstwa, bo podpisanie ugody z bankiem jest zgodzeniem się na pewne ustępstwa, sprawia, że po tym, jak powiedzmy po pół roku, po trzech miesiącach, po roku nie jesteś w stanie realizować tej ugody, jesteś o wiele gorszej sytuacji niż sytuacja wyjściowa. Pamiętaj, że musisz podpisać ugodę, którą nie jesteś w stanie wykonać. Punkt czwarty. Jeżeli podpisujesz ugodę, może się zdarzyć tak, albo inaczej, często się zdarza, że bank będzie chciał od Ciebie dodatkowe zabezpieczenie. Czy to weksel, czy wpis na hipotece, czy słynny artykuł 777 może skomplikować obronę w procesie, jeżeli nie będziesz w stanie wykonać tej ugody. I punkt piąty, ugody na etapie restrukturyzacji. Ugoda musi być częścią większego planu. Jeżeli podpisujesz ugodę z bankiem, a masz tych zobowiązań znacznie więcej, to musisz objąć to szerokim planem. Musisz mieć plan na każdą wierzytelność, na to, że rzeczywiście będziesz w stanie spłacać te wszystkie zobowiązania. Bo wyobraź sobie sytuację, które zdarzają się dość często, że negocjujesz ugodę z bankiem, bank naprawdę idzie Ci na rękę, miałeś ratę powiedzmy 1800 zł, bank idzie Ci na rękę, podpisuje, że będziesz mógł spłacać 1200 i faktycznie, rzeczywiście, realnie jesteś w stanie tą kwotę spłacać. Co z tego, jeżeli masz dwa inne zobowiązania, które już zostały wypowiedziane, wchodzą na etap sądowy, następnie komorniczy i komornik zaczyna ściągać Ci z pensji wszystko ponad najniższą krajową. W związku z tym nie jesteś w stanie realizować tej ugody i w efekcie lądujesz w tym samym miejscu, z którego wystartowałeś, z tym, że znacznie gorsze, bo pogorszonym o te warunki, które podpisałeś w ugodzie. Etap drugi. Ugoda na etapie sprawy sądowej.
Jeżeli Twoją sprawę sądową prowadzi bank, to powiem Ci od razu, że na tym etapie będziesz miał bardzo marne szanse, żeby podpisać ugodę z bankiem. Mówię z bankiem, bo zaraz przejdziemy do kwestii drugiej. Jeżeli faktycznie jesteś w procesie z bankiem, to najczęściej z kancelarii, która obsługuje bank, dostaniesz informację, że tak, że ugoda jest możliwa, ale jak się zakończy proces. Nie ma nic gorszego niż przegrać proces z bankiem i w ten czas albo negocjować na kolanach, albo spodziewać się komornika, zajęcia nieruchomości, zajęcia wypłaty. Czyli bank czeka na zakończenie sprawy. Inna sytuacja jest, kiedy, i to się zdarza bardzo często, na etapie sądowym Twoja wierzytelność kupowana jest przez fundusz inwestycyjny zamknięty, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty. Wówczas po drugiej stronie pojawia się ktoś, kto faktycznie chce negocjować, kto faktycznie widzi w tym swoje realne korzyści. I w ten czas, przedstawiając oczywiście odpowiednie argumenty, i zarówno w procesie, i zarówno w negocjacjach, można wynegocjować odpowiedni dyskont, spłacając to czy jednorazowo, czy wchodząc w nowe raty na zupełnie nowych warunkach. Nie jest to oczywiście regułą, ale wielokrotnie udało nam się wynegocjować z funduszem inwestycyjnym spłatę samego kapitału, czyli już bez odsetek, bez kosztów sądowych, jednorazowo i uzyskać dyskont 50%. I tutaj może podam przykład, bo mieliśmy klienta, którego właśnie pozwał bank, był w dwóch procesach z bankiem, w międzyczasie kupił to fundusz inwestycyjny zamknięty i w przypadku tego klienta udało nam się wynegocjować dyskont od kwoty 460 tysięcy. Klient tak naprawdę spłacił 200 tysięcy złotych. Cały proces trwał około 1,5 roku. Oczywiście musieliśmy tutaj wejść w te dwa procesy, bo inaczej też fundusz, kupując dwie wierzytelności, nie chciał się inaczej zgodzić. Jedna była wierzytelnością hipoteczną, więc bardzo nam zależało, żeby obronić tutaj nieruchomość klienta. Druga wierzytelność nie była hipoteczna, ale musieliśmy to potraktować razem. Ale najważniejsze jest to, że po pierwsze klient ma czas, tak? Jeżeli ma środki na jednorazową spłatę, to tutaj ten dyskont był jeszcze większy tak naprawdę niż te 50%. Tutaj warto pamiętać, że dysponując jednorazową kwotą zawsze uzyskamy lepsze warunki niż rozkładając to na raty. I w procesie proces jest dobrym miejscem właśnie na negocjacje z funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Trzeci etap, gdzie możemy negocjować ugodę z wierzycielem, to etap egzekucji komorniczej. Alternatywą dla tego jest restrukturyzacja, ale dzisiaj nie będę o tym mówił, bo tak naprawdę musielibyśmy na ten temat nagrać osobny odcinek. Jeżeli jesteście zainteresowani, to prośba o komentarz. Myślę, że taki odcinek przygotujemy. Natomiast to nie jest jedyne rozwiązanie. Może na tym etapie, szczególnie jeżeli masz jednego wierzyciela i szczególnie jeżeli jest zagrożona Twoja nieruchomość, na tym etapie rozważać negocjacje z wierzycielem. Musisz jednak wiedzieć, że wierzyciel ma tutaj mocne karty, a negocjacje z kolan nie są najlepszą formą negocjacji. Trzeba w pierwszej kolejności wybić temu wierzycielowi argumenty z rąk. Jeżeli pozbawimy wykonalności tytuł wykonawczy, to pozbawimy też wierzyciela najsilniejszej karty, czyli tego, że może prowadzić egzekucję komorniczą. Jednocześnie źródło nacisku, tak? Czyli zlicytuje Pan o nieruchomość, pozbawię Pana mieszkania, jeżeli się nie dogadamy. Jeżeli nie spłaci Pan tego jednorazowo, to zabierzemy Panu dom. Jeżeli pozbawimy wierzyciela tytułu, to tak naprawdę wracamy do sytuacji z ugody w procesie. I zobaczcie, wierzyciel już miał tą egzekucję komorniczą, już był blisko odzyskania środków, wracamy do procesu, jego sytuacja się zmienia diametralnie. Szczególnie na tym etapie mamy do czynienia z funduszami inwestycyjnymi, bo oni bardzo chętnie kupują wierzytelności już z teoretycznie prawomocnymi wyrokami, czy teoretycznie prawomocnymi nakazami zapłaty. Oczywiście nasza rola w tym, żeby w tym procesie, jeżeli oczywiście są ku temu podstawy, podważyć taki tytuł i wrócić do tej sytuacji, w którym jesteśmy w procesie. I znowu wracamy do negocjacji, w których faktycznie po pierwsze możemy podważać
podważać, stawiać nowe argumenty w tym procesie, podważać umowę cesji wierzytelności, a po drugie mamy tutaj, kupujemy sobie tak naprawdę czas i wierzyciel też o tym wie, więc będzie chciał jak najszybciej odzyskać ten dług. Jeżeli będzie chciał go jak najszybciej odzyskać, będzie musiał z nami negocjować. Stąd dyskont uzyskany tutaj może być znacznie większy. I tutaj przykład klienta, który podpisał pod wpływem właśnie presji tej egzekucji komorniczej ugodę. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że klient nie otrzymał nakazu zapłaty z Lubina. Paradoksem w ogóle jest, że Lublin, sąd elektroniczny w Lublinie wystawił nakaz zapłaty na kredyt walutowy. Ale tak było, więc klient tak naprawdę dowiedział się, że ma egzekucję komorniczą dopiero od komornika. W związku z tym, stojąc pod pręgierzem utraty nieruchomości, zdecydował się na podpisanie bardzo niekorzystnej ugody z bankiem. Podpisał tą ugodę, gdzie została ustalona rata, została ona ustalona na kwotę 2300 zł. Klient stwierdził, że faktycznie może ją spłacać. Nie wziął jednak pod uwagę tego, że no jednak ta ugoda jest oparta na WIBORze. Ten kredyt został w międzyczasie w związku z tą ugodą przewalutowany. Z raty 2300 zrobiło się 6000, co diametralnie zmieniło sytuację klienta. W związku z tym klient, szukając rozwiązania, pojawił się u nas. Co się okazało? Okazało się, że to nie jest normalna sytuacja, że ten klient nie dowiedział się wcześniej o nakazie zapłaty, że nie mógł złożyć sprzeciwu od tego nakazu, więc wróciliśmy termin, do którego klient mógł złożyć ten sprzeciw. Sprzeciw został złożony. Jednocześnie nie ma już tej podstawy, na której komornik dalej mógłby prowadzić egzekucję. Tak na marginesie, komornik w ogóle tej egzekucji z nieruchomości nie wykreślił. Twierdzi, że dalej ją prowadzi, chociaż jest zawarta ugoda. To też pokazuje pewien paradoks. Jeżeli ugody nie zawrzemy w odpowiedni sposób. Z ugody w ogóle nie wynikało, że tam była jakaś egzekucja. Ale tutaj też pojawia się temat podważenia właśnie tej ugody, bo z jednej strony mieliśmy tytuł wykonawczy, który został podważony, z drugiej strony mamy ugodę. Teraz co z tą ugodą? No jeżeli klient zawarł ugodę pod wpływem błędu, a błędem było to, że miał tą egzekucję komorniczą, był przyciśnięty, można powiedzieć, do muru, to możemy tutaj wnosić również o nieważność tej ugody, o nieważność całej umowy, bo ta ugoda została zawarta na podstawie umowy kredytu walutowego, a jak wiemy dzisiaj kredyty walutowe w większości sytuacji są w sądach unieważniane. Daje nam to bardzo duże pole do manewru. Z jednej strony, nawet jeżeli chcemy negocjować nową ugodę z bankiem, to możemy to zrobić, bo nie mówię, że tutaj mamy tylko rozwiązania procesowe, ale z drugiej strony, jeżeli klient będzie chciał podjąć to ryzyko, to możemy też spróbować w procesie w całości umorzyć tą wierzytelność ze względu na nieważność umowy. A nawet jeżeli w tym procesie nam się nie uda, to dalej będziemy mogli negocjować nowe warunki tej ugody. Podsumowując, ugoda to jedna z możliwości działania w walce z zadłużeniem. Jednak musicie pamiętać, że jest to część większego planu. Jest ukoronowaniem procesu, bo jeżeli doprowadzimy do dobrej, korzystnej ugody dla klienta, to oczywiście ona będzie z satysfakcją przez niego spłacana i również wierzyciel będzie zadowolony, że pojawiają się na jego koncie środki. Pamiętaj, że ugoda powinna polepszyć Twoją sytuację finansową i zażegnać widmo Twojej niewypłacalności. I taki jest jej cel. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, chciałbyś więcej takich materiałów, to zachęcam Ciebie do zasubskrybowania tego kanału i do zobaczenia.